Siemano, 50. odcinek Siwy Feder. Witam was serdecznie. Słuchajcie, nie było ostatnio odcinka, ponieważ od razu zszedłem z wału, a łowiłem oczywiście ryby. Spotkałem pana, który mnie męczył ponad 2 godziny. Był lekko taki, wiecie, wczorajszy, więc nie uniemożliwiło mi to kręcenie odcinka. Dzisiaj postanowiłem, że pojadę sobie bardzo blisko domu. Mam tutaj naprawdę rzut beretem, a jeżdżę nad tą wodę, nad Cegielnię Stabłowicką bardzo, bardzo rzadko. Dlaczego? Ponieważ uważam, że jest to przełowiona woda. Bardzo dużo niestety ryby leci tutaj w siatę. Bardzo dużo tutaj tej ryby wychodzi po prostu, tak? Zawody, jakieś tam wyniki ostatnie, które widziałem na necie. No wiecie, 60-80 deko wygrywa zawody. No to też jest coś nie tak, ale ten karp tutaj jest. Aczkolwiek ciężko się do niego dobrać. Ja to w zeszłym roku coś mi tam wpadło, a dzisiaj tak po prostu przed pracą szybko 2-3 godzinki, żeby jeszcze, jak to mówią, zamoczyć kij, ale przed 2 godziny nad wodą niż 2 godziny przed telewizorem, aczkolwiek dzisiaj mogłoby być w łóżku. No ale jestem wyspany ostatnio, więc jest dobrze. Dobra, ciśniemy. Co chciałem jeszcze może powiedzieć o tej wodzie? Kiedyś za małego jeździłem bardzo, bardzo. Tam też są z 2 odcinki o tej wodzie na moim kanale. Za małego jeździłem tutaj z tatą, jeździłem tutaj z kumplem, jak jeszcze mieszkałem koło Magnolii we Wrocławiu. I bardzo lubiłem tą wodę. Piękne płotki na spławik, fajne linki, karpiki też się zdarzały. No teraz to ścieżka jest dookoła, taka dla rodzin, można powiedzieć, bardzo taka spacerowa. Już nie jest to łowisko takie dzikie, aczkolwiek dalej bardzo ciekawe na mapie Wrocławia, więc na pewno fajna opcja. No dobra, już nie przedłużam. A, jeszcze takich ciekawostek, sorry. Kiedyś nawet wpuszczono do tej wody, wyobraźcie sobie, pstrąga. Ale oczywiście 2 tygodnie i tego pstrąga już nie było. Jak to u nas w kraju. No dobra, dzisiaj liczę się po prostu relaksik, bo teraz tam na chwilkę sobie będę wyjeżdżać na urlopik, a potem już wracam. 50. odcinek, dzięki, że jesteście. Yo! Tutaj zawsze siadałem, kiedyś była ławeczka ze starych czasów i tu siadałem z kumplem, czy też z tatą z Stabłowicy. Welcome to. No, a ja sobie siądę tutaj. Trochę drzewko jest, ale nie powinienem zahaczyć. Dzisiaj takie zestawienie, czyli skreting 2 mm. Troszeczkę podsypię, żeby lekko smużyło. Tym czymś. Ludworm Sonubajca 2 mm na drugiej linii. Będę tu łowił na drugiej gdzieś. To jest ta zielona Sonubajca, sobie przyspam. Będę łowić na mniej więcej 10 metrze, bo tam jest mniej więcej grobla. Na 15-20 metrze jest mniej więcej grobla. No i tutaj różne skisłe masło, widzicie. Morwa Stalomax. Sonubajca na nas. Kilka tam takich. No zobaczymy. Jała czekolada. O, smacz po. Będziemy kombinować na początku ananas i skisłe masło. Na razie jedna wędka. Zaraz jeszcze drugą. Odpalę pikera dla zabawy. Jak się łowi na szybko, to można sobie zaznaczyć odległość na żyłce, żeby w razie odklipowania ryby wrócić bez problemu do odległości. O, tu widać lepiej różnicę. Trochę za szybko pracuję, ale dociśniemy i będzie dobrze. I pierwszy zestawik ląduje do wody. A na pikerze daliśmy skretinga z orange chocolate, jednak dałem 20 metrów mniej więcej, i ananasik dumbbells, klasyka. Słuchajcie, od razu rzut na ananasa i od razu branie.
Ale zaczep. A nie puściło chyba. Na pikerze. Nie jest to duża ryba chyba. Aczkolwiek no, fajna walka na pikerze, nie powiem. Chyba mi tam w prawo wyjeżdża. Fajnie, kurde, czad. Pierwszy rzut ananas, nie? Pierwszy rzut. A, kroczek malutki. Ale kurde, pikerek się gnie, fajnie. Weźmiemy. Podbieraczek weźmiemy. Fajna zabawa. Jest maluszek. Pyk. Zobaczcie, taka waleczna trzydziestka. Karpiczek. Fajnie, no jak na PZW już ponad 30 cm. Chyba 30 cm jest wymiar. Nie wiem, ja nie biorę ryb, ale chyba 30, więc już na zawodach byłaby waga, nie? Płynie, zawoje mamusie. Słuchajcie, zestaw był w wodzie może 2 minuty. I od razu było branie na pikera, na prawą wędkę, ananas dumbbells. Tam mam szypon 0,17, haczyk numer 18 bodajże. 30 tam coś centymetrów miał ten karpik. A na początku powiedziałem, że jesteśmy na kanale, bo wiem, że to nie jest kanał. Jezioro Staw, można powiedzieć, więc od razu sorry. Fajna walka, kurczę, powiem wam, że jestem już zadowolony. Pierwszy rzut, PZW. No kurde, czego chcieć więcej, naprawdę, o to mi chodziło, żeby na pikerze dzisiaj zobaczyć, jak karpik walczy, bo zawsze tylko z tego pikera korzystałem na klasyka, no ale jakby już wziął taki półmetrowy, to by była dopiero walka na nim. No walczymy dalej, fala jest w moją stronę, chyba będzie spoko, przerzucam lewą wędkę, tu mam tego bloodworma, 3 rzuty na razie na skisłe masło, nic się nie wydarzyło, może coś innego zaraz założę, albo dam jeszcze szansę skisłemu. No to będzie już ostatni rzut tego skisłego, trochę mi peletem objechało, bo już się tak pomału rozpuszcza to skisłe masło. Lekko podciągnę, o! I tak naprawdę dopiero teraz, powiem wam, że sobie siadłem na spokojnie, nalejemy sobie herbatki. Wiecie co, jest taki, można powiedzieć, minus, że bardzo się schłodziło, jest mniej więcej 12-13 stopni, a jeszcze, no do niedawna pamiętacie, jakie były upały i kolega mi powiedział, że jak były te upały, to jednak chyba lepiej tu współpracowała, lepiej grała, a wczoraj tu chyba siedział i miał tylko jeden odjazd, więc no zobaczymy, no jeszcze chwilę posiedzę, tak? Przyznam też, że na prawej wędce, ja mam chyba minimalnie bliżej, zanęcałem sobie, robiłem sobie kulę z tego peletu, to jest też skreting 2 mm orange chocolate. Orange chocolate jako lekka podsypka do sklejenia, no i sobie procką tam postrzeliwałem jeszcze przed rozłożeniem wędki. I może to zaowocowało, nie wiem, no bo to był jakiś po prostu taki jeden, który przepływał przypadkiem. Było trącenie na prawą wędkę przed chwilą. Bardzo takie minimalne, ledwo zauważyłem w ostatnim momencie. Może jakaś obciarka, zobaczymy, może coś się jeszcze wydarzy. Czyli tak na słodko tutaj widzę, bardziej zareagował z rana, bo na lewej wędce mam na bardziej na śmierdzące i na razie ani jednego brania. W ogóle to jest wędka Mivardi Imperium i tam przelotka na samej górze mi się lekko skręciła, chyba w transporcie, wiecie jak to jest, jak się rzuca, jak się nie ma tych tup jednak czy coś, to te wędki dostają. Dobra, liczę do 10 i prawą wędkę przerzucam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Piękne branie na skisłą kiełbasę. Boże, na skisłe puściło. Na... Nie, nie puściło. Leszczek. Taki leszczek. Na Boże. Brrr. Zapomniałem. Sonobajskie piekarna kiełbasa. No teraz ta lewa wędka rządzi, czyli kiełbasa. Na prawej na ananasa nic, a na kiełbasa, no co rzut, teraz branie, aż jestem w szoku. Jest na pikantną kiełbasę, takie mniejsze niż tamten, ale piękne, trzeba przyznać. Zwoje mamy. Piękne branie, piękne. Kurde, na drugą, ale masakra. Nie, to była kaczka chyba tylko. Zwinąć to, no. No to leszczyk chyba. Tak. No fajnie walczył. O, taki leszczyk. Fajniusi. A takimi kuleczkami sobie procą strzelam. Czas się zwijać do pracy. 5 leszczyków, 2 karpiki. Spoko wynik, jak na PZW, jak na Wrocław. Jest git. No to czas do roboty. Dzięki.